Radio Opole. Radio Opole. Prawie 17 minut po godzinie 9, proszę Państwa, i nasz gość, przyjaciel Radio Opole jest już z nami w studiu, Klaudiusz Lisoń, dyrektor młodzieżowej orkiestry Dantej Leśnica. Dzień dobry, witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Klaudiusz dzisiaj bez pulpitu, tak nie bardzo wie, co z rękami ma zrobić, ale spokojnie ułożył je na poręczach fotela w naszym plenerowym studiu, wilgotnym dzisiaj bardzo niestety. Trochę mało komfortowe warunki pracy dla dyrygenta. Troszkę mi tu zimno, chociaż przyjechałem w sandałkach. No właśnie, liczyłeś na to, że pogoda się poprawi. Myślałem, że Radio Opole to zawsze jest gorąca temperatura, gorące granie. I tak będzie, gorąco będzie, na pewno gorąco będzie też podczas tej rozmowy, bo mam kilka ciekawych pytań do ciebie. Przede wszystkim zacznijmy od tego, jak radzicie sobie w tej sytuacji, kiedy no nie możecie pokazać się na scenie. To jest dla muzyków, dla artystów, to jest no, ogromny ból. No tak, nie ma co ukrywać, że chyba artyści generalnie, czy młodzi, czy doświadczeni, czy profesjonalni, czy amatorsko podchodzący do sytuacji, cierpią chyba najbardziej w tym wszystkim, ponieważ no szczególnie muzycy, myślę, że potrzebują tej interakcji z publicznością, a kiedy tego nie ma, to i motywacja spada, i poziom spada, i jakieś planowanie przyszłych imprez pod wpływem wielu emocji, bo często się planuje w taki sposób, że coś się fajnie udało, coś nam się udało zrobić, czegoś dokonać, czasem niemożliwych rzeczy, i od razu mamy już pomysły na nowe, już planujemy nowe, a kiedy to się wszystko nie odbywa, kiedy to się nie dzieje, kiedy nie ma tej interakcji, kiedy nie ma tych pozytywnych emocji, no to tak trochę jesteśmy przygaszeni. No i tak trwamy w tym przygaszeniu, chociaż mamy jakieś próby, mamy jakieś takie nadzieje, które tlą się jeszcze, że wszystko wróci do normy, że od września zaczniemy już normalnie funkcjonować. Mieliśmy co prawda parę takich prób, takich przymiarek właściwie do prób w czerwcu. I powiem szczerze, że nie było wcale źle. Młodzież bardzo dużo pamięta, bardzo dużo jednak w głowach zostaje. I gdybyśmy mieli i mogli zagrać koncert w najbliższych tygodniach, to chętnie byśmy to zrobili. I pewnie nie byłoby problemu. Nie byłoby raczej problemu, no teraz pewnie wszyscy, większość jest na wakacjach, więc ciężko może by było zagrać. Ze składem może byłby składem. Problem. Tak, natomiast jeżeli już by się skład zebrał, myślę, że zagralibyśmy koncert z muzyką, którą przygotowaliśmy i jeszcze przed uderzeniem koronawirusa, bo byliśmy tydzień w Zawoi, gdzie co roku robimy warsztaty zimowe, orkiestrowe, i tam robimy zawsze nowy program, a potem go gdzieś tam pokazujemy. No, program zrobiliśmy, wyćwiczyliśmy go, ale nigdzie go nie pokazaliśmy, więc czeka jeszcze taki gorący, ciepły. Nigdy nie prezentowany. Nigdy nie prezentowany i myślę, że niebawem będziemy mieli możliwość gdzieś go pokazać, a już za 2-3 tygodnie wyjeżdżamy znowu do Zawoi na tydzień. Łączę dwie orkiestry, orkiestrę Kaprys ze Źlinic w gminie Pruszków, którą również mam przyjemność prowadzić, i orkiestrę Leśnice. No i będziemy się przygotowywać do naszych dużych wydarzeń, mam nadzieję, że realnych, możliwych, na jesieni, w listopadzie, w grudniu. No właśnie, powiedz, bo tu jedna orkiestra, tu druga, do tego jeszcze szkoła muzyczna, choć teraz tylko zdalnie przez ten czas przedwakacyjny. Sporo pracy. No tak, pracy jest sporo, ale to jest taka praca, jak to się mówi, z kim przystajesz, takim się stajesz, więc jak się pracuje z taką energetyczną młodzieżą, to się jest samemu energetyczny. Nie wiem, w którą stronę to przenika, aczkolwiek... Chyba wzajemne relacje są, wzajemne pobudzanie się. Być może, natomiast czuję się jeszcze w miarę zenergetyzowany do tego, żeby działać, a tym bardziej, jak się ma tutaj takich młodych, energetycznych ludzi, pełnych głowy, pełne pomysłów, to naprawdę chce się dużo pracować, lubi się dużo pracować. No i w zasadzie, jak nie było jeszcze koronawirusa, no to tych dni pracy czasem w miesiącu było nawet 30 albo 31, bo czasem były takie okresy, że nie było wytchnienia, nie było przerwy. No i nie było aż tak źle, mam nadzieję, że może aż tak dużo nie musiałoby być, troszkę dla rodziny jednak mogłoby zostać więcej,
No ale jak już się człowiek wciągnie, to się wciąga na całość. Muzycy, Klaudiusz, to artyści, ale tutaj oprócz talentu potrzebna jest także ciężka praca. Ten warsztat, ćwiczenie tego warsztatu. Przed anteną rozmawialiśmy jeszcze krótko na temat właśnie tego, jak to się odbywa, bo młodzi ludzie ćwiczą teraz w domu, młodzi muzycy. Jak powiedziałeś, niektórzy chyba masz wrażenie, tak, że nawet więcej niż w normalnych warunkach. Tak, miałem takie wrażenie, mając lekcje online, tak jak wszyscy, no, staraliśmy się prowadzić normalne lekcje, chociaż słowo normalne może nie jest do końca właściwe, ale staraliśmy się jakoś te lekcje prowadzić, żeby no, pójść do przodu mimo wszystko. I faktycznie miałem takie wrażenie przy jednostkach takich może wybitnych, może takich bardziej... świadomych celu. Tak, właśnie, skłaniających się w stronę muzyki w przyszłości, że ten czas, który mieli w domach, poświęcili bardziej niż kiedykolwiek na muzykę, na granie i robili więcej niż od nich się wymagało. I to teraz widać. I to od razu widać. Zresztą pojawiało się wiele filmików w internecie, które sobie sami nagrywali. Odkryło to takie pokłady, może wcześniej jakby niezbadane albo nie wykorzystywane, że można samemu coś nagrać, można jakiś podkład gdzieś tam znaleźć, do tego nagrać głos solowy, można jakiś zespół nawet online stworzyć w kilku czy w kilkunastu nawet osób, zagrać, zrobić jakiś utwór. Fakt, że to jest, powiedzmy, przestrzeń wirtualna, troszkę sztuczna może, jak już tam się wsłuchamy, jednak ta muzyka na żywo rodzi inny rodzaj emocji. A tutaj troszkę może było to taką sztucznością pachniało, ale mimo wszystko było to na wysokim poziomie, było to fajne, ciekawe. Ale też, przepraszam, że ci wejdę w słowo, tak może nam się wydawać, że to jest pewnego rodzaju sztuczność, bo jesteśmy troszkę starszej daty i inaczej być może emocjonalnie odbieramy pewne rzeczy. Natomiast dla młodych ludzi to jest świat wcale nie taki wirtualny. To jest dokładnie często dla nich ten świat, w którym oni funkcjonują na co dzień, normalnie. Proszę Państwa, za chwileczkę do rozmowy będziemy wracać prawie 24 minuty po dziewiątej. 27 minut po dziewiątej. Klaudiusz Lisoń z nami w plenerowym studiu. Wracamy do rozmowy. Klaudiusz, spod twojej ręki wychodzą młodzi muzycy, którzy później dostają się na studia zagraniczne i to nie jest wcale taki odosobniony przypadek. Tych studentów już jest trochę. No jest paru. Uwaga, będę się chwalił teraz, tak? Chwal się, kto ma ciebie pochwalić? No tak. Chwalmy się sami, dbajmy o... Muszę się pochwalić w tej chwili, że całkiem świeże informacje i świeże wiadomości, takie z ostatniej chwili, to właśnie takie, że dwóch studentów w tym roku zdało pozytywnie egzaminy do Akademii Muzycznej w Bazylei w Szwajcarii. Moich uczniów, właściwie studenci to nie będą za chwilę, a jeden do Akademii Muzycznej w Stuttgarcie. I to są, no, muszę powiedzieć, że to są jedne z ważniejszych ośrodków w Europie muzycznych, i Bazylea, i Stuttgart, więc tym bardziej jest to dla mnie wielka duma i no, takie potwierdzenie, że ta praca, którą wykonujemy na co dzień, ma taki duży sens, a tak jak powiedziałeś, nie są to pierwsi uczniowie, którzy w tych akademiach gdzieś tam studiują, bo już w Stuttgarcie była moja absolwentka Agata i w Bazylei jest znany przecież wszystkim i w Radiu Opole, i na Opolszczyźnie Lenard Czakaj, który... przed chwilą tu poza anteną opowiadałem, też kwarantanny nie musiał pozostać w domu, przyleciał ostatnim samolotem ze Szwajcarii. No i jak jego twórczość w internecie oglądałem, no to naprawdę był mega podziw, bo wydawało mi się, że tylko na krześle chyba, chociaż może i na krześle nauczy się grać, bo już grał na ukulele, na gitarze, na akordeonie, oczywiście na trąbce, jakby głównie robił filmiki. Składał utwór grając na wszystkich instrumentach po kolei. Składał utwory po kolei, nawet robił, machał policji, jak przyjeżdżała sprawdzać go w kwarantannie, grał im przez okno, także no, robił różne ciekawe rzeczy. Bardzo fajne i wykorzystał ten czas, myślę, że twórczo. Powiedz, czy ty dostrzegasz talenty u takich ludzi już na początku, czy gdzieś to się tam rodzi, później obejmujesz ich większą, bardziej troskliwą opieką? Jak to wygląda od strony takiego właśnie mentora, no tak, nauczyciela?
ten talent gdzieś tam się objawia, myślę, że już na samym początku, bo to już u samego dziecka widać, słychać, że to jest coś, co pewnie może wykracza być, poza przeciętność. Tak, wykracza poza przeciętność i może być takim jakąś perełką. Aczkolwiek talent, jak to się mówi tak potocznie, to jest 10% sukcesu, a potem jest tylko praca. Te 90% wypełnia praca i to, co potem się dzieje, to jest no, tak samo, co najmniej tak samo ważne jak talent. No, z niektórymi mam do czynienia od dziecka, bo ten, który ostatni teraz się dostał już do Stuttgartu, informacja z ostatnich dni, to właśnie no, miał 7 lat, to do mnie trafił w Leśnicy, w szkole muzycznej. No i tym samym uczyłem go ponad 12 lat, więc znam go no, zaraz po rodzicach, to chyba jestem osobą, która go zna co najmniej tak samo dobrze jak rodzice. I to nie jest też pierwsza osoba, którą uczę od 12 czy 11 lat. I rozpoznaje się ten talent, a potem trzeba się temu talentowi przyglądać na każdym etapie tego życia. I mobilizować chyba, bo to jest bardzo ważne, tak. żeby nie przestać w którymś momencie. I ciągle rozwijać i ciągle jakby zachęcać i motywować, bo uważam, że po wielu latach pracy uważam, że nic tak bardziej nas nie rozwija, jak to, że mamy jakąś motywację i w nas, w nauczycielach na pewno drzemie wiele może niedociągnięć, wiele rzeczy, które moglibyśmy lepiej zrobić, ale jeżeli motywujemy na co dzień tego ucznia i potrafimy go przez tyle lat zmotywować, to naprawdę robimy dobrą i robotę taką, która jest potrzebna. Kręci się film o orkiestrze podobno? A kręcimy film właśnie o orkiestrze. Orkiestra w Leśnicy skończyła 15 lat i z tego powodu chcieliśmy tak troszkę inaczej zamknąć ten przedział czasowy. Powstał pomysł nakręcenia filmu, takie kilkunastominutówki o orkiestrze, żeby troszkę w obrazach pewnych zamknąć ten okres, który za nami. Bogaty, myślę, bo orkiestra, która w zasadzie no, zaczęło się z dziećmi takimi bardzo niedoskonałymi, zaczęła grać, no powiedzmy dla przyjemności, stała się taką orkiestrą, może nie powiem profesjonalną, ale taką prawie, że półprofesjonalną, która sięga po profesjonalny repertuar, gra koncerty w filharmoniach, w salach koncertowych i ściąga przede wszystkim publiczność do tych sal na te koncerty. No i dlatego pomyśleliśmy, że fajnie będzie, jeżeli uwiecznimy pewnych ludzi, pewne wydarzenia, pewne takie przygody, które mieliśmy. Później po latach będziecie sobie wspominać, siedząc w wygodnych fotelach. A film prawdopodobnie zostanie na zawsze w świecie wirtualnym, będzie go można odtworzyć i planowaliśmy premierę tego filmu na jesieni tego roku, gdzieś w okolicach listopada, grudnia. Nie wiem, czy to się odbędzie w tym czasie, bo koronawirus nam troszkę jakby przyciął skrzydła, jeżeli chodzi o czas. I być może przełożymy to na wiosnę, ale to będziemy na pewno ogłaszać wszelki wobec, że jest taka możliwość. Klaudiusz, na koniec jeszcze o planach. Teraz końcówka sierpnia, warsztaty, jak już wspominałeś, później różne wydarzenia, przynajmniej mówimy o planach na razie. No i na koniec grudzień, koncert w Okrąglaku był zapowiadany. Ja tak mówię, przepraszam, Okrąglaku to jest Stegu Arena, ale wszyscy doskonale wiedzą, o co chodzi, tak to już gdzieś tam funkcjonuje w podświadomości ten Okrąglak. Tak. 2 lata temu zrobiliśmy pierwszy koncert w Stegu Arenie. Orkiestra Kaprys i Orkiestra Leśnica wspólnie z zaproszonymi gośćmi i chórem Szkoły Muzycznej z Opola, zespołami tanecznymi z Popielowa, z Rzędowic, z wielu solistów, wielu muzyków było na scenie, wykonawców wtedy, jak pamiętam, 260 blisko wykonawców stanęło na tej scenie. Zgromadziliśmy bardzo dużą publiczność. Cała z tego arena w zasadzie była wypełniona do granic możliwości. No i zaplanowaliśmy kolejny raz ten sam koncert. Tamten raz był to koncert w ramach marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Ponowiliśmy projekt. Udało nam się ten projekt wygrać. Zdobyliśmy odpowiednią ilość głosów i realizujemy to zadanie właśnie, tak jak powiedziałem, w ramach marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. I plan jest taki, że 5 grudnia zaprosimy wszystkich Państwa do Stegu Areny.
Mam nadzieję, że nie trzeba będzie robić co drugie albo co trzecie siedzenie, sadzać ludzi albo wpuścić tylko garstkę ludzi na tak dużą halę. Mam nadzieję, że będziemy mogli wszystkich serdecznie zaprosić. Mam nadzieję, że spotkamy się tam naprawdę gremialnie, bo z tego arena jest, jak Państwo wiecie, bardzo dużym obiektem sportowo-koncertowym, można by to tak też nazwać. No i Filharmonia tam też miała swoje projekty, więc no, myślę, że wirus, który nas w tej chwili gdzieś tam gryzie, odpuści i będziemy mogli normalnie, w normalnych warunkach zaprosić wszystkich i do sal koncertowych, a przede wszystkim 5 grudnia do Stegu Areny, gdzie projekt Dzieci Dzieciom odbędzie się, no i będzie niezakłócony. Czy wy też siadacie na co drugim krześle w orkiestrze? Siadamy w odległości takiej możliwej do tego, żeby nie siedzieć. Takie pytanie techniczne. Za blisko, aczkolwiek no jest to dosyć w orkiestrze, jest to i w dużym bardzo zespole jest to bardzo kłopotliwe. Mieliśmy próby, które no, staraliśmy się w dużej sali, wynajęliśmy specjalną salę taką, bardzo dużą, żeby się rozsiąść maksymalnie daleko od siebie. No, póki co nikt się nie zaraził, więc to są pozytywne informacje. Próby były w czerwcu, więc już okres ochronny już chyba nam minął. I no, mam nadzieję, że tak już też zostanie, że wszyscy w zdrowiu, w szczęściu i w sile będziemy mogli dalej myśleć, planować i działać. Jeżeli coś się będzie działo, na pewno informacje takie pojawią się na stronie internetowej. Tam można was śledzić, na stronie facebookowej przede wszystkim. Chyba tam tak. Jest najwięcej świeżych informacji. Zawsze i zapraszamy na Facebooka. Gdzieś tam ponoć młodzież prowadzi też Instagram, ale ja już naprawdę już po Facebooku odpuściłem nowinki typu Instagram. Tak, Facebook nam naprawdę wystarczy. Wystarczy pisać Młodzieżowa Orkiestra Dęta Leśnica i na pewno na Facebooku odpowiednie wszystkie się informacje pojawią. Znajdziemy. Dziękuję ci serdecznie za wizytę w studiu. Klaudiusz Lisoń, dyrygent między innymi Młodzieżowej Orkiestry Dęta i Leśnica, ale też i Orkiestry Kaprys, jak słyszeliśmy. No i życzymy spełnienia tych wszystkich planów, aby jak najszybciej ten wirus odpuścił i dał młodzieży szansę na kontakt z publicznością. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Radio Opole.